Siemanko. Dzisiaj jestem nad rzeczką Pstrągową. No, jak nazwa mówi, będę próbował za pstrążkiem. Jestem nad malowniczą, malutką rzeczką w Lubuskim. No i co? Nie traćmy czasu. Nie traćmy czasu. Będziemy dalej próbowali coś łowić. Na razie są dwie rybki. No i zobaczymy, co to przyniesie nam dzisiaj. Czy obdarzy nam hojnym strągalkiem. Jak to mówią, szwagier już łowi. A ja dopiero będę zaczynał. No to hej. Hej ho, na pstrąga by się szło. Hej ho, na pstrągi by się szło. Ale to pięknie wygląda. Zaraz to nie zmierzyło. Drążek malutki. Puszczamy pstrążka. No mówię ci, one tak stoją. Trzeba szukać za patyczkiem, za konarkiem. Siedzi! Drugi pstrążek. O, tam fajnie jakieś trzeba. Leżą gdzieś. Jakby tam właśnie. Fajne drzewko w wodzie. Jest. Piękny pstrążek. Zrobimy zdjęcie? Nie, no mam jeszcze. Dobra, płyn. Nie, no ma, spokojnie. On już 35 ma. No. Pięknie, pstrąg. Tu, gdzie ta kępa jest, nie? I pod tą kępę wpuściłem. No, spokojnie. Tak, kłonę. Tak, jeszcze.
43,5. Piękny potok, 35, 33,5. Idziemy wypuszczamy rybkę. Mamy kolejnego pstrążka. Już mierzymy. Ja to nie zmierzyłem. Śliskie. Taki 25. Dwadzieścia sześć. Pięć. Ładny pstrąg. No ładnie. Pięknie. Ładne uwarowienie. Oczywiście. Nie, rybkę mierzymy szybciutko. Trzydzieści trzy i jeden. To już ładna rybka. To nam uciekł. I rybkę wypuszczamy. Pięknie. Super. No szwagier, tak jest. Nikt nie mówi, że będzie lekko nam. No ale to są warunki, panie kolego, pstrągowe. Fajnie, tu takie konarki, drzewka. Mają się gdzie. O, szwagier ma. Co?
wpadł? Tam to po 40 mógł być. Ajajajajaj, co tu się dzieje dzisiaj? Rybka sama uciekła.